Wypłaty w autosanie, kwiecień i maj wyrównane. Co z czerwcem? Śmieciowy bałagan w Sanoku chcemy segregować. Brakuje pojemników. Będzie nowa atrakcja turystyczna w Zagórzu. Taras widokowy przy ruinach klasztoru. Pracownicy fabryki Autosan otrzymali zaległe wypłaty za kwiecień i maj. Prezes Rady Nadzorczej dotrzymała słowa danego związkowcom. Pod koniec czerwca walczyli o zaległe pensje w Krakowie. Nastroje w fabryce nieco się poprawiły. Wszyscy pracownicy otrzymali całość poborów na konta swoje osobiste. I w związku z tym myślę, że załoga może nie jest w jakiejś tam euforii, ale powiedzmy sobie, myślę, że jako pracownicy, jako związkowcy uzyskaliśmy to, o co żeśmy się po prostu ubiegali i domagali. Problemy z wypłatami w Autosanie rozpoczęły się w maju ubiegłego roku. Początkowo opóźnienia były kilkudniowe, z czasem jednak ludzie czekali na pieniądze nawet 2 miesiące. Ta sytuacja wywołała spore napięcie wśród załogi. Tymi poborami jest tak, że jeżeli czasami się nam zdarzało w przeszłości, że nie mieliśmy na czas określony, były to poślizgi dwutygodniowe, idzie to jeszcze wytrzymać. Później zaczęło się miesiąc, później zaczęło dochodzić do 2-miesięcznych poślizgów z poborami. A to jest tak, wie Panie, jak z bolącym zębem, jak boli chwilę, to idzie wytrzymać. Z każdym następnym dniem jest coraz gorzej, później jest ból taki, że nie idzie wytrzymać. Ci ludzie dostają z poślizgiem pobory jeszcze do tego dzielone na pół, po 600 zł dostają na wypłat, a 600 zł to dzisiaj wiemy, że czynsz miesięczny jest za mieszkanie. Mają dylemat, co płacimy, czynsz, dajemy na jedzenie, płacimy za światło, dzieci wysyłamy do szkoły, ciągle jest jakiś problem. Ludziom grożą eksmisje, odcinany mają prąd. Nie idzie już tak dalej żyć, po prostu stoimy już pod ścianą i dalej, jak to mówią, że już kroków do tyłu nie można zrobić. Zaległe pieniądze trafiły na konta, ale już 10 lipca przyszedł czas kolejnej wypłaty. Załoga na razie o niej nie słyszy. Związki zapowiadają, że będą cierpliwie czekać, ale do czasu. Walczyć będziemy, bo wie Pani, ja powiem tak, że związki zawodowe czy pracownicy chcą tutaj pracować, chcą, żeby ta firma istniała. W związku z tym może nie robimy jakichś takich spektakularnych akcji, ale wszystko wykonujemy zgodnie z prawem, bo są przepisy, które mówią, jak powinniśmy się po prostu zachowywać i te przepisy przestrzegamy. W sanockiej fabryce autobusów pracuje dziś około 450 osób. W latach świetności zatrudniała blisko 7 tysięcy pracowników. Dziś większość załogi to ludzie, którzy całe swoje życie przepracowali właśnie w tym zakładzie. Znamy już nazwiska kandydatów, którzy wystartują w sierpniowych wyborach na stanowisko wójta gminy Sanok. To Anna Hałas, obecnie pełniąca obowiązki wójta, Marian Czubek, sołtys Niebieszczan i Sebastian Niżnik, starosta sanocki. My pytamy kandydatów o pomysły na sprawowanie nowego urzędu. Chciałabym być osobą przede wszystkim bardzo kompetentną, bardzo kreatywną, działającą zgodnie z prawem, a jednocześnie bardzo blisko ludzi, żeby z nimi się spotykać, rozmawiać, no i oczywiście rozwiązywać cały szereg problemów, jakie mają mieszkańcy, a które związane są z działaniami naszej gminy. Chciałbym być przede wszystkim człowiekiem i służyć ludziom. Chciałbym być takim wójtem, którego docenią wyborcy po roku urzędowania i wybiorą na kolejną kadencję. Wiem, przede wszystkim wójtem skutecznym i wójtem dla ludzi, który godzi, no ale też realizuje pomysły i oczekiwania mieszkańców, a także miejscowości i wszystkich osób związanych z gminą Sanok. To, co najważniejsze dla mieszkańców, to oświata, infrastruktura drogowa i kanalizacja. Jakie pomysły mają na nie kandydaci? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że jeżeli zostanę wójtem, to praca, praca, jeszcze raz praca na rzecz mieszkańców naszej gminy. Priorytety to na pewno oświata, kanalizacja. Są środki unijne, po które można jeszcze sięgać i uważam, że to jest rzeczą najpierwszą, która powinna być dokończona. Wiele już zostało w naszej gminie zrobione, ale wiele jest jeszcze do zrobienia. A także modernizacja dróg, czyli poprawa infrastruktury poprzez budowę chodników czy też oświetlenia ulicznego. Przede wszystkim chciałabym kontynuować cały szereg prac, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców.
dokładnie w takiej kolejności, kontynuując budowę kanalizacji na terenie gminy Sanok, wodociągów, następnie poprawa infrastruktury drogowej i oczywiście bardzo priorytetowo postrzegać zadania oświatowe gminy. Innym priorytetem dla mnie równie ważnym byłoby poprawa infrastruktury sportowej, bo w chwili obecnej bardzo istotne jest, aby dzieci, młodzież, a także ludzie starsi przebywali na różnych obiektach sportowych, ponieważ młodzież w dzisiejszym czasie głównie zajmuje się sprawami komputerowymi, a sprawy zdrowotne są jak gdyby w dalszej kolejności. Są miejscowości, które wyraźnie potrzebują i czynione są starania po to, żeby zrealizować kanalizację. Są miejscowości, które już tą kanalizację posiadają, potrzebują wodociągów. Też jest wiele rozpoczętych budów domów ludowych. Są też potrzeby związane z rozwojem ochotniczych straży pożarnych, z rozwojem i doposażeniem też kół gospodyń wiejskich, domów ludowych, rozwojem turystyki w wielu miejscach, infrastruktury poprawy. Trzeba patrzeć też w przyszłość. Od 2014 roku rusza nowa perspektywa unijna do 2020. Jest to bardzo prawdopodobne, że w tym okresie czasu będzie to jedyna taka okazja, żeby takie środki trafiły do Polski i trzeba je właściwie wykorzystać. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że wybory na wójta Sanoka odbędą się 4 sierpnia. Przed urzędnikami gminnej komisji sporo pracy. Do 16 lipca Gminna Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, również od zarejestrowanych komitetów. No i kolejny termin wynikający z kalendarza to jest 22 lipca. Do tego dnia Gminna Komisja Wyborcza ma przekazać w formie obwieszczenia do wiadomości publicznej informacje o zarejestrowanych kandydatach. Jest to też termin sporządzenia spisu wyborców i termin przekazania, znaczy termin powołania obwodowych komisji wyborczych. Najbliższe wybory w gminie Sanok to pierwsze tego typu wakacyjne głosowanie. Nic dziwnego, że jest obawa o frekwencję, bo wizyta w lokalu wyborczym może przegrać z plażowaniem. Nie przeżywaliśmy wakacyjnych wyborów, w związku z tym będzie to nowe doświadczenie. Myślę, że rzeczywiście spora część mieszkańców wyjeżdża na wakacje, ale też nie jest to w tej chwili tak, że dużo osób przebywa poza miejscem zamieszkania. Myślę, że będzie to raczej zależało od odpowiedzialności, obowiązkowości naszych mieszkańców. W ostatnich wyborach samorządowych w gminie Sanok frekwencja była spora, wyniosła ponad 40%. Minęło dopiero kilkanaście dni obowiązywania nowej ustawy śmieciowej, a już nasza redakcyjna skrzynka jest zasypywana zdjęciami pokazującymi jej nieudolność. W niektórych częściach Sanoka śmieci wysypują się ze śmietników. Choć odpadami od 1 lipca w imieniu mieszkańców ma zająć się gmina, to za ilość pojemników i worków odpowiada kto inny. W domach mieszkaniowych to my jesteśmy właścicielem i my sobie te pojemniki musimy zapewnić. Natomiast jeżeli chodzi o bloki, no to spółdzielnie mieszkaniowe. Śmieci od mieszkańców jak na razie odbiera Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. W Sanoku w dalszym ciągu nie został rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie zwycięskiej firmy. Do tego czasu mieszkańcy muszą stosować się do wyznaczonego harmonogramu. MPO zapewnia, że nie ma mowy o zamieszaniu czy dezorganizacji. Mieszkańcy muszą się dostosować do nowego harmonogramu odbioru. Muszą zrozumieć, że odbiór jest odbierany co 2 tygodnie z domów jednorodzinnych, 3 razy w tygodniu z domów wielorodzinnych i 2 razy w tygodniu z podmiotów gospodarczych i użytkowników. Publicznych. Jest jakieś zamieszanie? W tej chwili wszystko przebiega w miarę spokojnie. Załoga jest stabilna, wiemy co robimy, jak robimy. Mamy przygotowaną dobrą logistykę, jak i sprzęt. Ale w całej Polsce nowa ustawa śmieciowa wprowadziła spore zamieszanie. Nowe prawo ma zmobilizować mieszkańców do segregacji śmieci, ponieważ ceny za ich oddawanie są niższe. W Sanoku miesięcznie zapłacimy za nie 12,5 zł od osoby. Każdy, kto nie chce dzielić śmieci, dopłaci jeszcze 3,50. Ale kto nie będzie się trzymał deklaracji, musi pamiętać o karach. Nie można mówić tutaj absolutnie o karach, bo nie będą to kary. Natomiast jeżeli, wiadomo, system jest nowy. Na samym początku na pewno bardziej ulgowo będziemy patrzeć na kwestię segregacji odpadów, którą ktoś zadeklarował. Natomiast jeżeli będziemy, firma, podmiot, który będzie zajmował się wywozem tych odpadów, zaobserwuje notoryczne
na przykład wrzucanie odpadów, które powinna dana osoba wysegregować do odpadów zmieszanych, no to niestety, ale będziemy musieli taką osobę wezwać i poprosić ją o zweryfikowanie i zmianę deklaracji. Czyli nie będziemy przymykać oka na to? Nie, absolutnie nie będziemy na to oka przymykać, natomiast na pewno nie będzie to za pierwszym czy za drugim razem. Dajemy sobie taki margines przystosowania się mieszkańców do nowej rzeczywistości, natomiast no, na pewno po pewnym czasie będziemy wyciągać konsekwencje z tego. Kary dla mieszkańców to jedno, gminie i firmie odbierającej odpady też się nie upiecze. Każda gmina musi przede wszystkim stosować sprawozdawczość. Jeżeli gmina nie będzie w terminie przesyłała sprawozdania z wszelkich działań związanych z gospodarką komunalną, to grożą jej kary. Tak samo gmina musi osiągnąć pewne wyznaczone poziomy recyklingu. I również, jeżeli tych poziomów nie osiągnie, także będą jej groziły kary. Natomiast jeżeli chodzi o podmiot, który zajmuje się odbiorem odpadów od mieszkańców, to musi przede wszystkim wypełniać punkty umowy, jakie ten podmiot zawarł z gminą. Jeżeli nie będzie realizował umowy, to także grożą mu kary. I jeszcze również podmiot musi przekazywać sprawozdania do gminy. Jeżeli tego nie będzie robił, jak wyżej. W Sanoku segregację śmieci zadeklarowało blisko 70% mieszkańców. Jak wywiążą się z tego obowiązku, okaże się za kilka miesięcy. Co zrobić, by na trasy Zagórz Łupków i Zagórz Krościenko wróciły pociągi i skąd wziąć na to pieniądze? Zastanawiali się w Zagórzu politycy i kolejarze. Pieniądze są w Podkarpacie. Z unijnej kasy na kolej dostanie 200 milionów złotych. Ta linia ma bardzo duże znaczenie gospodarcze i społeczne także dla województwa podkarpackiego, ale w mojej ocenie także dla rozwoju naszego kraju, prawda? Wyprowadza ruch kolejowy, transportem kolejowym poza granice naszego kraju. Daje nam możliwość dostępu do Europy Środkowej. To jest istotne i ważne. Na dodatkowe można liczyć przy rozdaniu pieniędzy przez Brukselę w latach 2014-2020. Unijni eksperci mówią o zmianie perspektywy finansowej i o tym, że w nowym budżecie kładzie się większy nacisk na rozwój kolei. Nowe cele, czyli inwestycje w transport kolejowy jako jedne z głównych inwestycji unijnych są bardzo korzystne z punktu widzenia Polski, tylko jest kwestia tego, abyśmy po pierwsze mieli świadomość i byli przygotowani do tego, a po drugie mieli również przygotowanie techniczne, projektowe, tak aby te środki, które są dla Polski przeznaczone na te lata, wykorzystać. Lesław Latusek był pracownikiem kolei. Przez 15 lat dojeżdżał pociągiem do pracy, raz w tygodniu nawet do Poznania. Pamięta czasy, gdy Zagórski Dworzec pękał w szwach. Kiedyś pociągi się tutaj spotykały o godzinie 6 rano. I rozjeżdżały się w trzech kierunkach. Przyjeżdżały i rozjeżdżały się. Były połączenia z całą Polską, z Katowicami, z Krakowem, z Warszawą i te pociągi czekały na przyjazd tych pociągów dalekobieżnych i rozwoziły pasażerów po Bieszczadach. Jeśli by się na przykład z Rzeszowa, dajmy na to, do Zagórza dojechało w przeciągu półtora godziny po remoncie tych linii, bo są teraz linia remontowana między Rzeszowem i Jasłem, a od Rzeszowa będzie szybkość, ma być w 2015 roku do Warszawy w granicach 120, ponad 120 i będzie to czas przejazdu 3 godziny, 3,5, to za 5 godzin z Warszawy do Zagórza to jest szczyt marzeń, przecież każdy pojedzie. Powrotu pociągów na tory chcą także mieszkańcy. Założyli Społeczny Komitet Obrony Kolei w Zagórzu i walczą o zachowanie linii łączącej Zagórz z Łupkowem oraz przywrócenie przewozów pasażerskich szynobusem na trasie Sanok-Komańcza. Sytuacja na kolei, która pogarszała się od wielu lat, bo to nie jest od dzisiaj, w tej chwili czy na wiosnę doszło do kulminacji tej sprawy za sprawą remontu drogi z Zagórza do Komańczy, która jest, no nie powiem, że nieprzejezdna, ale jest prawie nieprzejezdna, a co najmniej zajmuje to bardzo dużo czasu, co kontrastuje z pustą linią kolejową, która jest nieużywana. Przedstawiciele kolei zapewniają, że jest szansa, aby z Zagórza znowu wyjeżdżały pociągi, ale połączenia muszą być rentowne. O tym, czy pociągi wrócą na linię kolejową, decydują po pierwsze przewoźnicy towarowi, będą zainteresowani prowadzeniem ruchu. Po drugie, jeżeli organizator transportu zdecyduje o uruchomieniu regularnych przewozów kolejowych, wówczas te linie mogą być przywrócone do eksploatacji. My oczekujemy
w stosunku do linii znaczenia lokalnego, że samorząd, który jest organizatorem na tym terenie transportu kolejowego, jednocześnie współwłaścicielem przewozów regionalnych w jakiejś części, że on się właśnie w ten sposób w to zaangażuje, że samorząd wojewódzki, który w kolejnej, najbliższej perspektywie unijnej po raz drugi będzie dzielił ogromne środki unijne, również w RPO, czy jak się dowiadujemy dzisiaj z Polski Wschodniej, przeznaczy pewną część tego tortu na infrastrukturę kolejową. Roczne utrzymanie linii Zagórz-Łupków i Zagórz-Krościenko kosztuje kilkaset tysięcy złotych. Aby pociągi mogły tędy jeździć, trzeba zmodernizować infrastrukturę kolejową. Dopiero wtedy można rozmawiać o przywróceniu połączeń. Trwa Redyk Karpacki, czyli historyczna wędrówka pasterska przez Karpaty. Pasterze doprowadzili owce w Bieszczady. Był nawet przystanek w Sanockim skansenie. Jest to nasza tożsamość, są to nasze korzenie. Tym się wyróżniamy na tle innych łańcuchów górskich, na tle innych regionów. Oczywiście tutaj w Sanoku wypasu nie było, nie będzie, ale tutaj właśnie zwożono sery, produkty mleczne, którymi handlowano tutaj na remarkach od stuleci, co odbywa się do pory obecnej. Za pomocą na przykład spółdzielni mleczarskich, czy też prywatnych przedsiębiorców, czy rolników. W imprezie wzięli udział zarówno znawcy kultury karpackiej, jak i ci, którzy dopiero ją poznają, ale już są zachwyceni. Ja myślę, że na pewno należy coś takiego organizować, ponieważ to jest to, co my tylko mamy, prawda? Nie musimy tego sprawdzać drogą internetową, czyli no myślę, że to są te klimaty, które są fajne. To jest potrzebne, żeby powiedzmy następne pokolenie wiedziało, co tutaj mieliśmy, czym się możemy pochwalić, nie tylko, niekoniecznie innymi rzeczami, ale naszą kuchnią, która jest wspaniała zresztą. W Sanockim skansenie pojawili się też przedsiębiorcy z Bieszczad. Ta para zajmuje się produkcją sera koziego, który ma coraz więcej amatorów. Myślę, że ten ser jest równie dobry jak sery z innych terenów Polski, ale jestem zaskoczony, bo do tej pory myślałem, że tylko Korycin robi takie sery, a tutaj również Sanok. Bardzo dobry, szczególnie ten z orzechami. Bardzo dobre serki są. Ludzie, mimo myślę takiego kryzysu jakiegoś, mają jednak coraz więcej pieniędzy i ci, którzy chcą próbować przede wszystkim i szukają takich serków, to mają coraz więcej pieniędzy i chcą jakoś te swoje podniebienia raczyć właśnie różnymi rzeczami, między innymi właśnie sięgają też po te serki. Turyści i sanoczanie mogli zobaczyć w skansenie również rękodzieło pana Bogdana. Na wykonanie takiego cacka wypalanego w drewnie potrzebuje całego dnia. To, co ja robię, Rozety Bohuna, to jest już autorska produkcja, która wykorzystuje ten magiczny znak Karpat, on najczęściej w Karpatach występuje w sztuce ludowej, natomiast dodaje od siebie trochę elementów metalowych, metaloplastyki. Dlaczego? Dlatego, że oni również, zwłaszcza na Husulszczyźnie, dodawali, wbijali sobie gwoździe ozdobne, jakieś kawałki metalu, bardzo też geometryczne. No ja sobie jeszcze coś wypatrzę, bardziej takiego artystycznego i dodaję, żeby to były te rozety Bohuna, prawda? Natomiast tutaj, tak jak się gwoździki wbijało kiedyś, to tak to używam, żeby podkreślić i geometrię tego przedmiotu, tego wzoru, ale też kolorystykę. Redyk Karpacki łączy 5 państw: Białoruś, Ukrainę, Polskę, Słowację i Czechy. Wszystkie nierozerwalnie związane są z jedną kulturą. Przede wszystkim Redyk Karpacki jest imprezą, która jednoczy ludzi, którzy mieszkają w Karpatach, angażuje ich do różnych działań, do tworzenia takiego punktowego szlaku włoskiego, który nawiązuje do naszej wspólnej tradycji, zarówno tradycji Podhalan, jak i Bojków, Łemków, Dolinian, ludzi, którzy mieszkają na terenie łańcucha Karpat. Ta impreza jest motorem do działań, do promocji działań tego ekologicznie czystego terenu, jego wartości kulturowych, przyrodniczych i historycznych. Teraz pasterze prowadzą owce w stronę Małopolski i Śląska, by dotrzeć na Słowację i do Czech. To tam w połowie września zakończy się Redyk Karpacki. Jeszcze w tym roku klasztor karmelitów bosych w Zagórzu zmieni swoje oblicze. Gmina zdobyła pieniądze na rewitalizację tego miejsca i planuje już remont elewacji. Powstanie także ogród, gdzie zakwitną zioła, róże oraz drzewa owocowe i taras widokowy, do którego będzie prowadziła alejka od bramy przez ogród prosto do wieży. Naszym głównym celem jest promocja gminy Zagórz, poszerzenie naszej oferty turystycznej, tak, aby móc ściągnąć jak największą rzeszę turystów na ten obszar. No i oczywiście głównym celem jest zabezpieczenie murów klasztoru w formie trwałej ruiny, tak aby po prostu mógł przetrwać dla kolejnych pokoleń.
Klasztor jest jedną z największych atrakcji turystycznych Zagórza. Ruiny zabytkowej budowli przyciągają turystów z całej Polski. To jest nasza historia. To dlatego warto, że świat się nie zaczął z naszym urodzeniem, czy teraz wmawia się nam rzeczy takie, że inne są wartości. A kiedyś naprawdę były rzeczy bardzo wartościowe i trzeba sięgnąć do tamtego. To jest nasze takie dziedzictwo. To jest kawał polskiej historii, to jest kawał też naszej wiary, naszej religii, chrześcijaństwa. No i trzeba przekazywać kolejnym pokoleniom i historię, i wiarę, religię. Przepiękna budowla. Jest ona zniszczona i to bardzo zniszczona, ale pomimo wszystko widać jednak ten przepych, który tu kiedyś był. Ten fakt, że no, możemy tu być i zobaczyć, jak to wyglądało i sobie wyobrazić, jak to wyglądało i może tak marzyć sobie. A jest o czym, bo klasztor karmelitów bosych ma bogatą historię. Powstał w XVIII wieku z inicjatywy Jana Skotnickiego. Jego budowa trwała 30 lat. W tamtych czasach klasztor pełnił funkcję nie tylko religijną, ale także społeczną, polityczną i kulturalną. Klasztory zawsze w swojej okolicy pełniły funkcję nie tylko taką właśnie duchową, ale jako centra, gdzie można było się spotykać. Czasami bywało także na terenie takich klasztorów, tutaj akurat nie, chyba tak nie było, odbywały się nawet sejmiki ziemskie, także były to takie miejsca, gdzie takie tętniło życie, można ostrożnie powiedzieć kulturalno-polityczne również. Obiekt tętnił życiem przez ponad 120 lat. W 1822 roku prawie doszczętnie strawił go pożar. Do dzisiaj nie wiadomo, jaka była jego przyczyna. Wiadomo, że od tego czasu o klasztorze krążą legendy i mroczne opowieści. Ma się tutaj przechadzać na zmianę rycerz w zbroi albo duch zakonnika, który został potępiony za to, że podpalił klasztor. I pojawia się ta druga teoria, że podobno był to skorumpowany brat zakonny, który za namową Austrii Jaków podłożył ogień i za to został ukarany tym, że jego dusza musi się błąkać po resztkach murów. Tych i innych opowieści można wysłuchać w Zagórzu, a pod koniec roku podziwiać okolice z nowego tarasu widokowego.